Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem holenderskie piwo ważone przez Royal Dutch Breweries Oranjebon 8,5%. Jest na kanale już 7,5%, także myślę, że jest to troszeczkę bardziej eskalowane piwo. Mocniejsze, bardziej słodowe, no nie wiem, coś takiego. Praktycznie taka sama puszka. Nic ciekawego tu nie pisze, oprócz tego, że zgaduję, jakie są składniki, bo... Czekajcie, składniki. Woda, słód jęczmienny, syrop glukozowy, chmiele. No super, wszystko wiemy. 8,5%. Piwo, muszę powiedzieć, że jasny złoty kolor, klarowne. Piana się tworzy nawet duża, ale szybko opada. Teraz już zostały takie drobnoponiężkowe pozostałości. Trochę suchej piany na szkle. Kolor jest ekri. To nie jest super biała piana. No dobra, to spróbujmy. Chyba, że zrobię. Jest duża słodowość, jest fajnie, lekko słodko, niskie nasycenie, dosyć gładko się to pije, ale wiecie co? Jest paskudny, metaliczny aromat. No zdecydowanie. Jest słodowość tam, lekki cytrynowy akcent, ale słodowość i naprawdę sporo metaliczne. Wiecie co? Jak wziąłem ten pierwszy łyk, to wydaje mi się, że jest też metaliczność w smaku. Także sprawdźmy na skórze. O, jest! Jest żelazo w piwie, co nie jest dobrym znakiem. Mam nadzieję, że to nie jest problem w browarze, tylko puszki. Po prostu gdzieś nie jest szczelna ta wykładzina puszki i to przechodzi. Ale czy to jest puszka stalowa czy aluminiowa? No, tu jakoś tak. Tak, stalowa. Żelazna puszka niestety i dlatego czuć. Gdzieś ta układzina w puszce może być niedokładna i czuć żelazo. To nie jest dobre. Zdecydowanie to nie jest dobre. Bez tego podejrzewam, że piwo byłoby całkiem. Słodowe, gładkie, łatwo pijalne, pomimo 8,5%, tak dalej. No ale jest żelaziste, zdecydowanie. Goryczka niewielka. Prawie nieistniejąca. Nieco ziołowa. Niskie nasycenie. No fajnie się to pije. Ale ta żelazistość tutaj powala. Także mam nadzieję, że to jest tylko ta puszka, bo naprawdę ta żelazistość się odstrasza tutaj. Bez tego piwo byłoby ok. Taki very strong lager. I dałoby się go pić. Tylko ta żelazistość tej puszki jest paskudna. No cóż. Jak się wam uda trafić puszkę bez wady i będzie bez żelazistości, to podejrzewam, że da się pić. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Wasze zdrowie!